Wstaw, kuwariszu. My do budu, latko Adru. Padrodniki, Adali. Eto wódka, grudok. Eto nie ta brzywatko, liszto niedzielka. Od dribaj, dziura. Za towarisz komisar, waliszto edwas akatok. No podsiadaj w siem regulków. Ili opokończyli szkali rozników. Baduli małasi, weć to ilio akristkow maczko mo. Ada my tradzież. Nu, posłał raporta, aż warisz komisar. Popowdzia. Chyba sam se walisz w tym samochodzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest nasz tutaj posterunkowy Kuzniecow. I witamy na trzeciej misji, proszę Państwa, na przejściu granicznym w Akaristanie. Kari Katka nas wita, Cipajew już stoi, panie Cipajew, jak mi pana brakowało. Tajcie, towarzyszu, Cipajew, gdzie ten stary zboczeniec jest? Dalej siedzi na megafonie? Zaraz go odwiedzimy, kurwa. Swoją drogą. On ma dobre widoki, bo tu jedyna kobieta, jaka jest, to... O ta. A dajcie od Akaristan zgodna, jak kontro gondra, ać karikatka. No. Miano komisar Andrzejew. Et objaśnija waszych Daniela. Albo trzej to. Iż to wszal, eto oficja, ać podpyczta was różnej aktu. Andrzejew, ty stary z boku, kuźwa, ty ciągle, kuźwa, za każdym razem normalnie, dokładnie to samo mi każesz robić, ty. Kuźwa, naprawdę, jakbyś wyszedł z tego megafonu, to byś poznawał ludzi, kuźwa, po wyglądzie, a nie tak, kurna. No dobra, proszę Państwa, zaczynamy trzeci sezon, w którym opowiemy się typowo po stronie rządu w 100%. Wydaje mi się, że tak będzie dobrze, bo w pierwszym sezonie opowiedzieliśmy się pół na pół. W drugim sezonie typowo po stronie bojówek, a w trzecim sezonie opowiemy się typowo po stronie rządu. Panie Walsekoń! Kuźwa, panie Walsekoń, gdzie pan idziesz? To dobra, już wiem, że pan mnie poznajesz. Gdzie to? No pisiorek, panie Walsekoń, kuźwa, jak mnie tu dawno nie było. Pa, już te, kurna, stare rumpy, Trzepałow! Siema, siema, Trzepałowek. Kuźwa, jak tam? Ty dalej, kuźwa, to samo robisz, ale spocony? Nawet ci ręki nie podaję, bo nie wiem, gdzie się on trzymał. Dobra, bierzemy to i... Andrzejew z boku sam se pociągnij za dźwignię. Idziemy, zaczynamy. Dobra, dawaj tę ładę, panie. Za dźwignię będzie ciągnął, kuźwa. I dzień dobry, witajcie, warisiu. Nie wiedzio et szajadu, ać akaristańska, szajadziciele walidne dokumenty. Propsicie henu ukazać naja wsiem kartu. Słyszał pan komandira. Żeby wjechać do Akaristanu, warisze muszą walić dokumenty, także bardzo proszę. Propsiaju od dokumenty. Spieprzaju to, że... Pasluzny automatyczny komparatno instrumentu, eto kontrolna szajadziciela miano, jest tichoroszny na wsiem dokumenta. Ja to się zastanawiam, czy on będzie za każdym razem tak pierdolił. Kasander Rosak. Mamy to, to by się zgadzało, ale co ty mi każesz, to... O, dobrze. Dobra, percepcję to jest. Mamry, acz kontrolny dokumentów. No dobrze, no spokojnie. Numer paszportu jeszcze musimy sprawdzić. Dobra, Juliet 607, to by się zgadzało. Romeo Yankee 26, to by się zgadzało. Data do czerwca, do września, kuźwa. Ty, dobrze, że może dobrze, że ja to szkolenie mam. No dobra, ale na wszelki wypadeczek proszę bardzo, żeby nie było tutaj, tu, żeby nie było, proszę uprzejmie i... O ty, panie. Ale jakże ważne do, że błąd porównania. A no tak, rzeczywiście.
Ale jak błąd porównania? Co ty pierdzielisz? To ja muszę zaznaczyć, tak? Czy nie? Ale wiernie, nic nie anginia. Czalazna ili was jego sajad? Wariszu Rosak, no niestety, ale pana dzisiaj nie wpuszczę, bo coś mi tu śmierdzi. A nawet... ja się dopiero szkolę. No trudno, no przyjedź pan jutro. Będę bardziej wyszkolony. No, tam kaszlaczkiem sobie... Już gościu stoi, następny, no i zaraz zobaczymy, czy słusznie go zatrzymałem, czy nie, słusznie go cofnąłem. Nie tam, ajajaj, eto nowo bratca. Zamknij AP. To, że był czysty, to nie oznacza, że kuźwa, że się myje, to, że może wjechać, no. Już. Atajcie. Co ja widzę, nie tam pakarski arodnik. Wiem, że grubniki madro walidno kartu sojazicielstwa. Służny sojazyciela, aż wracho narzyk. Kuźwa, to jest najgorsze, jak człowiek tak, kuźwa, wiecie, z Polandii przyjeżdża, a w Polandii taki, kuźwa, dobrobyt, że inflacja podskoczyła już prawie o 150% chyba. To jak się człowiek znajdzie w Akaristanie, to takie jest takie łupnięcie na ziemię, kuźwa, ale już jestem na minusie. Także elegancko. Mirlan Jaksijew. No, i bardzo dobrze. To się zgadza. Charlie 8. No nie wiem, czy to 0, czy... Dobra, to ci sprawdzę. O. Dobra, ważne do 22 marca. To jest do 5. No i jest błąd porównania. No i co, kuźwa? A nie, dobrze, to kuźwa, tam to też było dobrze. Rzeczywiście. Daty mi się popierdoliły. Bardzo państwa przepraszam. Dobra, gościu, czysty jesteś. Powód wjazdu, praca. Nie mam cię za co zatrzymać, także jedź. Ale jak kuźwa Andrzejew sobie wymyśli. No, do widzenia, chuju złamany. Bardzo miło mi cię powitać w Akaristanie. Tu wszyscy są bardzo przyjaźni, tak jak ja. No kuźwa, dobra. Gdzie popełniłem błąd? A, zaznaczony błąd. Co tu było nie tak? Imię, nazwisko, data ważności paszportu. Kurwa, co ja ślepy jestem, czy to o co tu chodzi? Dobra, dawaj, do 3 razy sztuka. Dobrze, pierwsze śliwki, roba, szybki. Nie no, ja sobie robię, nie? Dobra. Dobry. Smego dajnara. No, smyraj konara. A rozkopro przamana, atmatur. Dobra, gdzie mi kuźwa w zęby wsadzasz? Dobra, przygłup oper. Może i być. Numer paszportu by się zgadzał. Ważne do lipca, tu do lipca. No to chyba poprawnie. Kuźwa, nie poprawnie? Wiecie co, ja już kuźwa nie wiem. A nie, bo to chyba, czekajcie, bo to się nie sprawdza razem, kuźwa. Kuzniecow, obudź kuźwa się i zacznij kuźwa sprawdzać to z tym, z kalendarzem, no. Nie no, dobrze się, zgadza się, no to się zgadza się, no. Kuźwa, zgadza się, no. Dobra, panie, wjeżdżaj pan, no. Do lipca mamy kwiecień, no. Jedź pan. Poroszego dajna. No. Tobie również. Kuźwa, już mam minus 200, ty. A spróbuj mi naliczyć karę, stary z boku. No i twoja, kuźwa, twoje szczęście. Dobra, dawaj te, kuźwa, Warszawę, czy czym ty to tam podróżujesz. Dajcie mi już broń do ręki, bo... Panie Czepałow, co pan tam robisz? Sorek. No, pisiorek. Dokumenty poproszę. Od Sabik Sarasta? Coś pan, sraczka pana łapie? Arslan Dogan. No i to by się zgadzało, dobra. Wiktor 006, nie, to chyba jest O. To Oskar byłby. No ale to się nie zgadza, proszę uprzejmie. To się też nie zgadza. O, tak się sprawdza, kuźwa. A to do lipca to się zgadza. Z Albaraku. No i co? I co teraz? I teraz, panie... Jam jest zmuszony odrzucić pana. A
Mataju, siem Rachowy. Na Rachowiec to do Polandii. W Beskidzie Żywieckim tam zapraszamy. Dobra, i to by było SIO. Bo jeszcze stary z boku się odezwie. No. Dawaj, bo chcę... O. To nie tak, to służbni chorośno. Pernośli utrosne obarmaćko mo. A wie pierpa szło na waszego kwatiru, a co zdycha. Mhm, oczywiście. No kuźwa, no nie daje taryfy ulgowej, typa, nie daje ciul taryfy ulgowej, bo kuźwa, myślałem, że trzecia, na trzecią misję przyjadę, kontyngent, kuźwa, i że będę tutaj Eldorado miał i że ja sobie trochę na tę jedyną laskę w Akaristanie popatrzę, ale kuźwa nie. No i widzicie, no i ujawniona kolaboracja, no i bardzo dobrze, i rusza wielka loteria mieszkaniowa, także kto z Państwa chętny, to zapraszamy do Akaristanu. Można mieszkanko tutaj wylosować. Idziemy do naszych tutaj apartamentu, taki Ritz akaristański, także wszystko zapewnione, jak widzicie. Odpocznijmy sobie. Spierdzielaj. I za chwilę znowu będzie kuźwa. Utrzymanie budynków, serwis pojazdu, dobra, to wiadomo, że teraz to się będę musiał nachetać, kuźwa, i ach, ty synu, kuźwa, no nie wytrzymię. A miałem w Wielkanoc przyjechać. Meno miano Juri Petro, a ja madre komisaria siu et prewódnić rugaszny denna ja waszego trenirowka. Leno czas, myli stać inkratny aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Lusko mnie nasze wywiady Iliad Maduro et dostawica wam staraszne informacje. Arbacznie i to. A wajcie lista ać informacji potrafi. Jeden kuźwa stary z boku, kuźwa siedzi na megafonie i kuźwa na jedyną laskę reaguje. Drugi kuźwa na drugi dzień mi każe smyrać rowka i ja nie wiem, gdzie, po co ja tu przyjechałem. Każe wanotriczka estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukacie wsiem, który pasujcie opisaniu. Nędynica, nuracho kontrabandu, a szajadić ać akarystanska. A jak przekroczy? A jak przekroczy, to mam skuchę i wracam na start. Dobra, kogo poszukujemy? Przemytnika poruszającego się pojazdem o częściowym numerze rejestracyjnym Golf Zulu Yankee i 48-latka. A gdzie jest moja broń? Kuźwa, ja mojego Makarowa chciałem. Zapraszamy tutaj, proszę bardzo. Panie Walsekoń, czuwaj pan tam trochę, bo... O, czyżby to był ten? O, czyżby to był ten? Patrzcie, kuźwa. Listo ać naszego estio podrymnika, a kwestiona jego wychodzi az maszynu. Eto posukati kontrabandu. Kuźwa, ja byłem pierwszy, a on sobie zasługi przypisuje, ty. Dokumenty poproszę. No. Dobrze. Pan sobie... Kuźwa, nie po jajach, ty... Gdzie mi kuźwa ty byś... Kontrabandicie lepa znoczno ich kryjówków, ilio serpientny znak. Ona ja liszto ać wioletka migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik, eto az możli. Panie Petrow, my znamy znaki pytonga. Nawet na kanale mamy takiego jadowitego pytonga. Nazywa się Piotr O. Pseudonim Jadowity Pytong. Więc bardzo proszę opanować się. Na razie sprawdzamy dokumenty. Fari to jaste. I to by się zgadzało. Sierra Bravo 5 Mike. To by się zgadzało. Uniform 3. I to nie wiem, czy to jest 1, czy to jest I. Ale chyba I. India 0. To by się zgadzało, ale na wszelki wypadek mu tam kliknę. Nie? To do maja. To do listopada. To by się zgadzało. Ale po raz pierwszy... W tym sezonie poszukujemy świętego znaku. Wy poszukacie znaków kontrabandu, ać eno zidzienia. Pytonga. Co on mi to... Ty nie dawaj mi taryfy ulgowej, no. Dobrze, my już to wiemy. My trzebuje instrumentów, ać robotca. Pochwyć ta ostrak za pastolą. Mhm, oczywiście. Spolużyjcie ostrak, a troby rozrywacie obiwetko zidzienia. Widzisz pan, jaki mam fajny nóż tapicerski? To teraz patrz pan. Rok
przeprzeć wadło, a manę meno aś miru. Dobrze, ja cię zostawię. Był fundro aś wiepier kontrabanda. No. Kontrabandu nie tap zawrypa znaczno. Inogda esti odkryćna aś partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati edu maskota. Nie tap migotnika ta jest, a dawym madre obarstnej strat. Ja tam maskotki nie będę szukał, bo mam wyraźne tutaj polecenia, co by przeszukać cały ten zacny pojazd. Dobra, mamy to. Idzie. Fixo, wsiem eto atma. Membinica, kontrabandiciele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre etu podrički as pasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. Dobra, bydlok, ja cię arestnąć tutaj muszę. Smyraj konara, zapraszamy na pokoje. Areszt śledczy. To wiemy. No, i gitarka. Magazyny. Aćby możliwości prekowacji kontrabandu, instrumentów, a różniki, ać potrawku pradomiania. Czekajcie, kuźwa, bo coś mi się tu wydarzyło niedobrego. O. Dobrze. A wiepier wygawryć z oficerem Maksimowym, eto on zbywać po stalej maszynie. Oficerem Walsekoniem, kuźwa. Zakutapało. Panie Walsekoń, sprzątnij pan tego szrota. Ad maduro. Bez matury też pan możesz. Eto liczno radzaje instrumentów. Ostrawku, rozerwatu, optryny i liosynki materiałów. Tempódka, madre złamać blaszki. A wiepier wy madre pawrotny jaś robotca. Dobra, dobra. Już tam, kuźwa, nie tego, nie podniecaj tak. Następny! Ja się rozkręcam. Dobra, kogo my tam jeszcze szukamy? 48-latka. Pamiętajmy o tym, żeby wiek sprawdzać. Dzień dobry panu. Sorek. Pisiorek, poproszę dokumenty. Od Sabik Sarasta? Konieczne, konieczne. I zapraszamy pana do opuszczenia pojazdu. Proszę sobie tam stanąć. Trochę żwawiej tam stanąć. O, i proszę na mnie ładnie popatrzeć. Tu taki pan młody jesteś. Adalet Isik. Kurwa, ciekawe nazwisko. No dobra, no może być i Isik. No. Dobrze, że nie Kupol. Numer paszportu to tutaj widzę, że już się nie zgadza. To się też nie zgadza. No a to się tym bardziej nie zgadza. A pan masz ile lat? 44. No to 4 za mało, no. No i co ja teraz z panem mam zrobić, panie? I teraz generalnie rzecz ujmując, szukamy świętych znaków pytonka. Tradycyjnie. Pan się przesuń troszeczkę, żebyś pan mi tam nie zasłaniał. No i trzeba było trochę pozamulać, trzeba było trochę pofejlować, żeby się rozkręcić. O, i to jest właśnie, o to chodzi właśnie takie. Figo fako, fiku miku. Ale ten to chyba nic nie będzie przemycał. Dobra, panie. I tak pana nie wpuszczę. Oj, przepraszam. Bym powiedział, że z przyzwyczajenia, ale głupio by to zabrzmiało. Proszę pana. Niestety, ale zostajesz pan odrzucony. Barasto, cipka. No. Też mi się cipka marzy, ale no, jak z plakatem się tam... Ciężko wsadzić. No, już, taś. No, dawaj. Następny! Broni mi, kurwa, nie dali. Ech! A jak mi będą uciekać? To jak ja to... Co ja z tym zrobię, no? Latajcie. O, latajcie, wariszu. A pan to taki trochę do Trzepałowa pan podobny jesteś, a to nie brat? Proszę od dokumenty. A, dziękuję, ty stary... Brzydalu, proszę opuścić pojazd, tutaj sobie stanąć, o, elegancko, no. I popatrzymy na mnie tutaj prosto, moje piękne, zaspane oczy. I zobaczmy. Kumar Ismailow. To by się niby zgadzało. 2-5 Echo Charlie, zgadza się. 2 Charlie, 6 Quebec, to by się zgadzało. Z Królestwa RK, to jest do września, to jest do kwietnia. Do 20, to jeszcze się zgadza. I to masz pan 28 lat.
No dobrze. Skoro tak, to pozwól pan, że ja tutaj tę zasną limuzynę sobie obejrzę, bo ja nigdy takiej nie widziałem w Holandii. Zobaczmy święte znaki Pytonga. Żeby tam coś się nie zaświeciło nagle. O, elegancko, elegancko. Ładna, wymuskana limuzynka. No dobra, no niby czysty jest, nie? No i dobra, proszę pana, najprawdopodobniej tu pan jesteś czysty, nawet jak nie, to już nie moja wina. Wierzaj pan, na moją odpowiedzialność. A cioba czysta? A czystą to bardzo proszę tutaj. To tam pan wsadzi do tylnej kieszonki. Nie? Dobra, jeszcze tą ładą niłą tutaj stoi. No dawaj. Ile to tam 48-latek? No to panie, pan już będziesz tym 48-latkiem, czy... No, trochę już żeśmy zarobili. Prawidłowo. No, stój pan ładnie. Snego dajnara. No, smyraj konara. Pan mi wyglądasz na 48-latkę. Dobrze, pan wysiądzie sobie. Muszę uważać, żeby... Bo oni strasznie nagle otwierają te drzwi i po jajach mnie rysują klamkami. Proszę ładnie spojrzeć tutaj w moje piękne oczy i to by się zgadzało. Basil Mikhailov. No i to by się zgadzało. 4956 Zulu 1 Yankee Xero. Używa X-Ray. Xero. Muszę się obudzić. Dobra, ile pan masz wiosen? No i perfekcyjnie, proszę pana. To masz pan do 29 listopada ważne, to do sierpnia ważne, to gitarka, bo mamy kwiecień. I teraz panie, patrz pan. Jak ja panu tutaj pięknie to... O, i proszę! I broń pan szmuglujesz, elegancko, proszę pana. Co proszaju, ja muszę kuźwa areszt śledczy, kurna, tutaj zapełnić, co proszaju. Nie proszaju, no. Najwyżej to spieprzaju. Ale jeszcze nie teraz, bo mi makarowa nie dali, więc nie mam jak do pana strzelać. Tam z tyłu coś pan jeszcze masz? Nie masz. A w oponkach coś? O, i w oponkach proszę uprzejmie. Ej, kuźwa, wyzwij mnie jeszcze raz, jak ci zasunę. No, kutwa! I pa, teraz. Nie ma. Nie ma litości. Jeszcze tu dokładnie zderzaczek. No, gościu, powiem ci szczerze, zaimponiłeś mi. Zapraszamy na pokoje. No, tam sobie posmyrasz konara z kolegą, bo tam już jedna prycza zajęta. Jedyna w sumie. Dobra. Miłej zabawy, panowie. No, dajcie czepało, a dajcie. No i dobra, ja tu jeszcze moim czujnym okiem sprawdzę, bo to, wiecie, różnie bywa. Mogłem coś przegapić, ale nie, no, tu już wszystko pociąłem, tu rozwaliłem. Jeszcze tu nie sprawdzałem. A tu coś? Lupa! A nie nożem, no. Łomem. Tadam! Elegancko. Jeszcze tutaj ładnie trzeba by... No kuźwa, broń w tym filtrze powietrza schował. Ty. Jak on jechał? Dokładnie trzeba smyrnąć, nie? Ładnie popatrzeć. Może bym sobie tryb latarki przestawił, bo... Kuźwa, gramol się, Kuzniecow. No dobrze. No elegancko, no to Walsekoń może chować tutaj cały ten przybytek gdzieś. Panie Walsekoń! Sprzątnij pan żyletki. Idź pan w pizdu, dokładnie. Ech, brakowało mi tego języka. No i co? No i słuchajcie. Dziękuję. Panie kuźwa, zastępco komisarza, czy komendanta, czy
kim tam pan jesteś. Proszę państwa, no idziemy na pokoje i tak się kończy pierwszy odcinek trzeciego sezonu Kontraband Police na kanale Gra na Kompa. Oczywiście pamiętajmy, że opowiadamy się po stronie rządu w 100%, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tymczasem ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.